Siema, z tej strony Jacky. Słuchajcie, witam Was w moim pierwszym filmie w 2020 roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, like, sub, dzwonek, realizacji wszystkich założonych sobie celów. Tego Wam życzę, a teraz przejdźmy do planu na dzisiejszy film. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możecie stworzyć krótki, miły dla oka filmik smartfonem, ale jeszcze zanim wyjdziemy na miasto i zaczniemy nagrywać, zobaczcie, jak przygotowałem swojego smartfona do filmowania. Słuchajcie, nie mam żadnego gimbala smartfona, miałem z Yuna Smooth Q, ale go sprzedałem. Nie chcę też używać statywu, no bo jednak to film, więc możemy uzyskać jakiś ruch i to chciałbym zrobić. Skoro już uzyskamy ruch, no to wypadałoby, żeby ten ruch był stabilny, żeby ujęcia były płynne. Co zrobić, skoro nie mamy gimbala? Nie chcę używać statywu. Najprostszy sposób na ustabilizowanie czegokolwiek, czym byście nie nagrywali, czy to jest lustrzanka, czy to jest bezlusterkowiec, czy jest to Wasz smartfon, to jest po prostu go dociążyć. Dzięki temu możecie zredukować, wyeliminować, bardziej zredukować te takie niechciane drgania. To jest na tej samej zasadzie, jak macie patyk, to możecie nim machać na wszystkie strony, bardzo gwałtownie, ale jak już na przykład weźmiecie belkę, też drewno, no to już nią aż tak gwałtownie nie pomachacie właśnie ze względu na to, że to jest cięższe. Mój smartfon sam sobie waży 202 gramy, a więc nie za wiele. Pierwsza rzecz, którą mogłem go dociążyć, no to oczywiście etui. Nieco więcej, mimo wszystko nie jest to aż tak duża różnica w ciężarze, a więc dołożyłem jeszcze mocowanie na smartfona. Firmy Ulanzi, ono jest metalowe, a więc też sporo już samo w sobie dociąża smartfona. Przełożyłem je na prawą stronę, tak żebym miał wygodny uchwyt, tak jakbym bezpośrednio trzymał aparat w ręce, a nie smartfona. Dołożyłem jeszcze mocowanie na szybko złączkę i jeszcze mały statywik, który walał mi się po domu. Całość waży 497 gram, a więc spora różnica w porównaniu do tego, co było na samym początku, a więc sam smartfon. Dodatkowo mogę bardzo wygodnie złapać smartfona i mam nadzieję, że będzie to spora różnica w momencie, gdy zaczniemy filmować. Zanim ktoś powie, że nie macie tych wszystkich uchwytów i tak dalej i zanim w ogóle ktoś chciałby je dokupywać, mój pierwotny plan na zrobienie tego filmu był taki, że wywiercę 4 dziury, wezmę rączkę od śrubokrętu i przełożę to tyrtytkami, tak żeby mieć fajny grip do telefonu. Jakby mi było za lekko, no to po prostu chciałem dokleić jakiś kawałek drewna czy metalu, czy tego typu rzecz, żeby po prostu dociążyć, także bez wymówek. To tyle kwestią wstępu, dostabilizowaliśmy naszego smartfona, teraz idziemy do miasta i zobaczymy, co uda nam się nagrać, a przy okazji powiem Wam o kilku innych technikach, które mogą Wam pomóc uzyskać lepsze ujęcia ze smartfonów. Jedziemy! Okej, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, zanim zaczniemy w ogóle filmować, to jest ustawienie klatkarzu i rozdzielczości, w jakiej będziemy nagrywali. Ja zdecydowałem się, że włączę sobie tutaj Full HD 60 klatek na sekundę, tylko i wyłącznie ze względu na to, że to 4K 60 klatek na sekundę w tym modelu iPhone'a, iPhone 8, nie jest aż tak dobrej jakości, dlatego wolę mieć po prostu trochę lepszej jakości Full HD niż słabej jakości 4K, dlatego Full HD. A dlaczego 60 klatek na sekundę? Ze względu na to, że chciałbym mieć możliwość spowolnić niektóre ujęcia, dlatego 60 klatek na sekundę jak najbardziej się do tego nadaje, czego nie będę chciał zwalniać, nie zwolnię, co będę chciał zwalniać, zwolnię, prawdopodobnie zwolnię i tak wszystko. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jeszcze warto, żeby ją sobie włączyć, to jest siatka, a więc takie linie siatki, które pomogą nam ustawić kompozycję przy naszych ujęciach. To tyle w kwestii ustawień, a teraz już możemy zacząć nagrywać. Okej, słuchajcie, robiąc b-roll do momentu, jak przychodziłem tutaj, to znalazłem fajny kadr, w którym mam po prostu takie fajne odbicie na, nie wiem co to jest, na wejściu do windy i ono odbija tą wieżę, którą tutaj nagrałem. I w ogóle, co nagrywamy tak naprawdę, nie? Nagrywamy taką pseudo-pocztówkę w ogóle z Lipska, będziemy chodzili od ciekawszej lokacji do ciekawszej. W sensie będziemy po atrakcjach chodzili i będziemy nagrywali na takiej samej zasadzie, jakbyście pojechali do jakiegoś miasta i chcecie po prostu skleić sobie jakiś fajny filmik z tego, gdzie pojechaliście. To robimy. Także nagrywajmy w końcu. Zaznaczam sobie, na co chciałbym mieć ostrość i na co chciałbym ustawić ekspozycję, a więc jasność. W momencie, gdybym tego nie zrobił, odznacz, to jakbym wyłaniał się na przykład z ciemnego do jasnego, to widzicie, zmienia nam się kolor nieba, tego nie chcemy, bo później by sprawiało to problemy w postprodukcji, a więc przy kolorowaniu filmu. Także jeszcze raz, zaznaczamy, co nagrywamy, przytrzymujemy, blokada ekspozycji, jak chcemy, możemy zjaśnić, ściemnić, albo odwrotnie, rozjaśnić, ściemnić, powiedzmy w tym punkcie jest ok, klikamy nagrywanie, pozycja do nagrywania,
i po prostu wyłaniamy się za tej szyby. Jeszcze raz. Ugnijmy kolana, żeby będzie lepiej. Ok. Myślę, że to mamy. Tak, jak zwróciliście uwagę może na to, bardziej starałem się poruszać całym ciałem, aniżeli samym smartfonem, na tej samej zasadzie, jak było z patykiem i z... Na przykład weźmiecie belkę. I z belką po prostu całe ciało jest cięższe niż same ręce. Kolejny krok do ustabilizowania naszych ujęć bez użycia gimbala. A więc poruszanie całym ciałem. I też, tak jak mogliście zwrócić uwagę, starałem się wyłaniać z czegoś. Tworzy to taki fajny, ciekawy efekt paralaksy, który polega na tym, że po prostu to, co jest bliżej, się szybciej rusza, a to, co jest za, nie rusza się aż tak szybko. To jest na tej samej zasadzie, jak jedziecie pociągiem. I drzewa, które są bliżej pociągu, po prostu migają obok siebie, znaczy bardzo szybko przemijają, a krajobraz, który jest za nimi, nie aż tak szybko. Na tej samej zasadzie właśnie tego będzie więcej, jak będziemy nagrywać, tak zobaczycie. Kolejne ujęcie na tej samej zasadzie. Blokuję ekspozycję, zablokowane, włączam nagrywanie. Na tej samej zasadzie ze względu na to, że wyłaniam się tym razem jednak za kolumny. Delikatny element taki po prawej stronie, może tak, który pozwoli mi pokazać, że ten ruch jest. Będzie, gdybym po prostu się zbliżał i oddalał bez tego, bez tej ścianki tutaj po prawej stronie, to nie byłoby to aż tak widoczne. Dziękuję, że Pan mi właśnie wjechał w kadr. Idealny moment. Jeszcze jedno ujęcie, tym razem już bez żadnych pierwszych i drugich planów na te detale, na te mini posągi dzieci. I myślę, że będziemy mogli przejść w następną lokację. Okej. Myślę, że będzie git. W ogóle przechodziłem i zobaczyłem tego gostka, więc stwierdziłem, że go też nagram. Okej. I siu. A zrobimy sobie przejście. Kto nam zabroni? Słuchajcie, poprzednie ujęcie zakończyłem przejściem w dół, a więc teraz nagramy sobie pomnik Sebastiana Bacha i zrobimy to tak, że nagramy najpierw ujęcie i później skończę ujęcie przejściem przeciwnym do tej strony, w którą zakończyłem poprzednio. Więc wtedy zrobiliśmy w dół, a więc to ujęcie zrobię ujęcie i do góry, a później w postprodukcji to obrócę, żeby było od góry do dołu, tak żeby było płynne przejście pomiędzy poprzednim a tym ujęciem, które teraz nagrywamy. Także ustawmy sobie wszystko i robimy przeciwnie niż ostatnim razem. A więc ujęcie. Okej, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I mam nadzieję, że to będzie się dobrze zgrywało z poprzednim ujęciem. Słuchajcie, jeszcze jedna rada na szybko, tak? Mogliście zauważyć, ja cały czas nagrywam na tym standardowym obiektywie, nie używam tego z przybliżeniem. Dlaczego? Dlatego głównie, że te obiektywy węższe, a więc te bardziej przybliżone, charakteryzują się tym, że ciężej jest je utrzymać stabilnie. Tutaj nie wygląda to aż tak tragicznie. Tu macie standardowy ten obiektyw, tu macie po przybliżeniu razy dwa. Przeglądałem przed chwilą, wiem, że tutaj jest dołożona jeszcze stabilizacja elektroniczna, optyczna i nie wygląda to aż tak źle, ale na ogół jest tak, że im obiektyw jest szerszy, tym łatwiej jest o stabilne ujęcia. I też w wielu sytuacjach, jak nagrywałem teraz, brakowało mi po prostu tego, żeby było troszeczkę szerzej. Także jeżeli macie jakiś nowszy model telefonu, który ma ten ultra szeroki obiektyw, no to fajna opcja, żeby do filmowania. Polecam. Ja niestety nie mam, także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Okej, tak naprawdę to tyle na ten moment. Teraz jeszcze się trochę pokręcę, ponagrywam. Pamiętajcie o tych kilku rzeczach, a więc o tym, żeby było jak najstabilniej. Możecie to uzyskać właśnie przez to, że dołożycie ciężaru do waszego smartfona. Będziecie operowali ciałem, a nie bezpośrednio rękami, jak nagrywacie. To jest raz, dwa, trzy, dobrą opcją na zwolnienie. Inaczej, na upłynnienie swoich ujęć jest slow motion, a więc spowolnienie, a więc nagrywajcie w 50, 60, 120, ilu tam chcecie klatkę na sekundę. Ja użyłem 60 ze względu na to, że takie jest zbudowane w moim aparacie. Dlaczego nie zdecydowałem się na używanie jakiejś aplikacji zewnętrznej, jak na przykład Filmic Pro czy Moment App? Stwierdzam, znaczy chciałem, żeby ten film był dla każdej osoby, nie tylko tych, którzy
chcą faktycznie filmować niesamowicie smartfonem, dlatego ograniczyłem się do aplikacji, która jest wbudowana w telefon. Pamiętajcie o efekcie paralaksy, a więc do przodu, do tyłu, od boku, lewo do prawej, od prawej do lewo, tak żeby było coś na pierwszym i na drugim planie. Jest to miłe dla oka. I to chyba tyle. Tak jak powiedziałem, teraz idę trochę jeszcze ponagrywać i zobaczcie, jak wygląda efekt końcowy z tego naszego dzisiejszego spacerku po Lipsku. Słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te metody, które Wam dzisiaj pokazałem, będą dla Was pomocne, zwłaszcza dla osób, które gdzieś jadą do jakiegoś miasta i chciałyby pokazać, co tak naprawdę widzą w jakiś ciekawy sposób, czy też dla osób, które vlogują i pomiędzy jedną gadką a drugą gadką chciałyby wkleić kilka ujęć z tego, co się wydarzyło pomiędzy, co widzieli pomiędzy. Pamiętajcie, a propos jeszcze tego, co było na samym początku, pamiętajcie, żeby brak sprzętu nie ograniczał Waszej kreatywności i tą pozytywną myślą zakończymy ten film. Dla osób, które są też zainteresowane jeszcze klatkarzem na przykład, stabilizacją, przejściami, co tam jeszcze jest, montażem, na koniec będą jeszcze cztery karty z filmami, które mogę polecić dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z filmowaniem. I to tyle. Jeżeli ten film Wam się podobał, był dla Was pomocny, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa. Link do moich social mediów, do grupy Lens Busters, na którą też bardzo gorąco Was zapraszam. Znajdziecie w opisie tego filmu. Szczęśliwego nowego roku. Raz jeszcze trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!